Możemy powiedzieć, że Plac Szczepański w samym centrum pięknego Krakowa jest dzisiaj naszym domem do godziny 22. Za nami już jest poranne Zapraszamy do Trójki, które prowadziła Ania Gacek. W tej chwili przedłużona do godziny 13 LP Trójka, którą prowadzi Piotr Baron. Następnie będziemy to, co lubią słuchacze, bardzo będą mogli przekazać życzenia, pozdrowić kogoś, czyli muzyczna poczta UKF, którą poprowadzi tradycyjnie Tomek Żonda. Następnie w tonacji Trójki Piotr Mec i od 16 specjalne wydanie muzyczne, tym razem Zapraszamy do Trójki. Gospodarzem będzie Tomek Żonda, ale będą przychodzić wszyscy koledzy z redakcji muzycznej. Będziemy się łączyć ze sceną w Parku Jordana, gdzie będziemy rozmawiać z artystami, którzy występują na festiwalu. I od godziny 19 wisienka na torcie, czyli lista przebojów, którą wyjątkowo poprowadzą we dwóch, czyli Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. Zapraszamy tutaj wszystkich, czym chata bogata, mamy skromne upominki nasze trójkowe. Można zobaczyć, jak się realizuje program radiowy na żywo, nie ze studia przy Myśliwieckiej. Można z nami porozmawiać. Jak mi Ania Gacek powiedziała, już było to wzruszające, że o godzinie 6 już tutaj byli ludzie i chcieli się z nią spotkać. Jutro dzień będzie wyglądał podobnie, również audycje plenerowe? Jutro tak, mamy audycje plenerowe, z tym, że przenosimy się do strefy muzycznej i w okolice Parku Jordana. Będzie między innymi Markomania, którą poprowadzi Marek Niedźwiecki. Będzie lista osobista Piotra Meca. Będziemy się łączyć ze sceną. Też się będzie dużo działo. Ale zapraszam dziś na Plac Szczepański. Myśliwiecka 357 zainstalowała się dzisiaj na Placu Szczepańskim. Bardzo łatwo nas tutaj znaleźć.